Zesłanie Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Od tego wezwania Duchu Święty pragniemy rozpocząć naszą dzisiejszą medytację: wezwać Twojego miłosierdzia nad nami. Stąp na nas w obfitości Twoich darów, napełni i zapal. Moje serce bez Ducha Świętego jest puste i bez światła, pogrążone w ciemności. Przyjdź do naszych serc, bo potrzebujemy Twojego światła, Twojej łaski. Przyjdź, Duchu Święty. Modlitwa zwana akatystem przyzywa Twojej obecności takimi słowami, jakżeż mam najbardziej grzeszny z ludzi, wysłabiać Cię, jak ogarnąć umysłem pierwsza świątynio bytu, którego samo miano świętość który cały jest utkany, cały utworzony ze świętości i jaśnieje świętością w samej Trójcy Przenajświętszej. Przyjdź, Duchu Święty. Kiedy Chrystus na oczach zdumionych uczniów Uniósł się z wysokiej góry ku niebu, oni udali się z Góry Oliwnej do Wieczernika i tam oczekiwali obietnicy, czyli Ducha Świętego. Księga Dziejów Apostolskich mówi nam, że przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon gorliwy i Juda brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i braćmi Jego. Co działo się, matko, wówczas w Twoim sercu? W sercu najpierw przebitym mieczem boleści, gdy patrzyłaś na mękę i śmierć swojego umiłowanego? A potem w sercu znów pełnym radości, gdy on pokonał śmierć i przez czterdzieści dni ukazywał się na ziemi. Teraz zaś znów odszedł, wstąpił do nieba. Ty pozostałaś pełna ufności, pozostałaś ale sercem, z pewnością byłaś nadal, jak zawsze, zresztą przy swoim synu. Być może rozważałaś na nowo wszystko to, co dokonało się począwszy od momentu zwiastowania w Nazarecie, głębia i tajemnica Bożego planu, odkąd usłyszałaś, że Duch Święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego cię osłoni. I oto teraz znowu spełnia się obietnica wypowiedziana tym razem już nie przez boskiego posłańca Gabriela, ale ustami samego Chrystusa, pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Towarzyszyła im nieustannie przez lata spędzone z Jezusem. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy, i mówili między sobą: cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. Nie tylko zresztą złe duchy uginały się przed mocą Chrystusowego rozkazu. Gdy drżeli o swe życie pośród okropnej burzy nad jeziorem Genezaret, on wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy przelękli się jeszcze bardziej i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Teraz uczniowie wraz z Maryją zamknięci za drzwiami wieczornika modlą się o ducha świętego, a kiedy go otrzymają, wychodzą pełni mocy i odważnie głoszą Chrystusa zmartwychwstałego. Apostołowie napełnieni duchem przełamali lęki, wyszli na zewnątrz. I przemawiali różnymi językami, także byli zrozumiani przez wszystkich. Cud, który dokonał się w dniu pięćdziesiątnicy, trwa również i dziś. Starożytny afrykański autor z VI wieku pisze: Jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami? Ten niech odpowie: Owszem, Przemawiam nimi, bo należy do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Chrystus działa dziś w kościele przez swojego ducha i jego dary. Dlatego Kościół mówi i rozumie językami wszystkich narodów, dociera do wszystkich kultur i mentalności. W kościele wszyscy mogą doświadczyć, że są braćmi i siostrami i wzajemnie porozumiewać się językiem miłości, którego uczy i rozlewa w sercach Duch Święty. Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, opanowanie. Ty Maryjo napełniona Duchem Świętym, posiadałaś w pełni wszystkie Jego dary i owoce. Dlatego, wpatrzony w Ciebie, ja także proszę o moc Ducha Świętego i sam zadaję sobie teraz pytanie o to, który z siedmiu darów Ducha Świętego jest mi dziś szczególnie potrzebny. Jakie są owoce ducha we mnie już teraz? Czy jestem tym, który łączy ludzi? Czy raczej wnoszę podziały, niepokój, rozbicie? Apostołowie mówili różnymi językami. Jakim językiem przemawiam na co dzień? Czy jest to język miłości? Jakie świadectwo daję duchowi świętemu? Czy jest to świadectwo dobrego życia? Pełne nadziei? Uczciwości? I pokoju? Maryjo, Ty jesteś pełna łaski. To znaczy, wypełniona łaską. Wypełniona duchem świętym. Chrystus także daje nam ducha Parakleta. Paraklet oznacza nie tylko pocieszyciela, ale i kogoś wezwanego na pomoc. Kto staje przy mnie wobec sądu, aby mnie bronić przed potępieniem, wykazywać moją niewinność i słuszność tego, co mówię? W całej Ewangelii świętej Jana apostoł ukazuje nam wielki obraz sądu dokonującego się pomiędzy Jezusem, posłanym od Ojca na świat, a tymże światem, reprezentowanym przez Żydów który odrzuca Jezusa, by następnie prześladować także Jego uczniów. Chrystus obiecuje, że duch, paraklet, będzie przy nich nieustannie obecny pośród prób i prześladowań, jako serdeczny przyjaciel, ktoś bliski i zawsze obecny, kto poucza, podnosi na duchu, daje mądrość i wytrwanie. Będzie on po prostu przedłużeniem obecności wśród nich samego Jezusa, który najpierw siebie samego nazywa parakletem, gdy zapowiada innego parakleta, który po jego odejściu będzie posłany uczniom przez Ojca. W jednej ze swoich homilii papież Franciszek mówił: Jezus zachęca uczniów, aby się nie gorszyli. Bo świadectwo niesie ze sobą prześladowania. Od małych prześladowań, plotek, krytyk, po wielkie prześladowania, których pełna jest historia Kościoła, które prowadzą chrześcijan do więzienia, czy nawet do ofiary ze swego życia, zresztą Pan Jezus mówi wyraźnie: wyłączą Was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto Was zabije będzie sądził że oddaje cześć Bogu chrześcijanin z mocą Ducha Świętego daje świadectwo że Pan żyje że Pan z wstał że Pan jest wśród nas że Pan celebruje z nami swoją śmierć z martwych wstanie za każdym razem gdy zbliżamy się do ołtarza Chrześcijanin daje też świadectwo wspomagane przez Ducha Świętego w swoim codziennym życiu poprzez swój styl działania. Jest to nieustanne świadectwo chrześcijanina, ale wiele razy to świadectwo powoduje ataki, prowokuje prześladowania. Ważne to słowa: Potrzebujemy więc Ducha Świętego. Maryjo, ty która z całym rodzącym się kościołem wypraszałaś dla niego dary Ducha Świętego, wypraszaj także jego dary dla nas, bo potrzebujemy ich na co dzień. Pewni jesteśmy, że to czynisz. Tego samego Ducha Świętego, którego otrzymałaś w dniu Zesłania, wypraszasz teraz dla nas wszystkich. Jednego tylko wymagasz, abyśmy o Niego się zatroszczyli, z tęsknotą go pragnęli, szczerze do serc przyjęli i byli otwarci na jego działanie. Musimy być czujni, aby nie przyswajać sobie zbytnio ducha świata kosztem Ducha Bożego? Święty Paweł mówi, Jeżeli kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Tylko nowy duch może stworzyć nowy świat, a tego nowego ducha daje nam Duch Święty. Maryjo, Ty spośród wszystkich istot stworzonych, byłaś najbliżej Ducha Świętego. Dlatego też w Twojej duszy, przy wszystkich trudach i przykrościach, jakie zniosłaś, Matko Bolesna, ze swego ziemskiego życia, panował spokój. Wypraszaj nam łaskę wewnętrznego pokoju w Duchu Świętym. Maryjo, Ty troszczysz się o to, by Chrystus, syn człowieczy, znalazł wiarę w naszych sercach, gdy przyjdzie, by do tego czasu nie wygasło w nas wewnętrzne przylgnięcie do serca Boga. Nie ustał zapał, nie zabrakło odwagi i zdecydowania w dawaniu świadectwa. Zachęcasz nas do trwania w postawie ufności i wierności Bożemu obdarowaniu. Ty jesteś matką naszego powtórnego narodzenia ponownego zrodzenia z grzechu do życia upraszając na nowo łaski mądrości, wytrwałości. I mocy Ducha Świętego. Pragniemy przylgnąć do Ciebie całym naszym sercem, pewni, że Ty, Matko, zatroszczysz się, jak nikt inny, o to, by nasze życie stało się najpiękniejszym zrealizowaniem planów Boga, według zamysłu Ducha Bożego. Tyś w pełni przyjęła Ducha Świętego, jesteś Jego najpiękniejszym mieszkaniem. Twe doskonałe fiat dało duchowi pełne prawo do przebywania w Tobie. Święty Maksymilian Kolbe odważył się powiedzieć, że Maryja jest jakby wcielonym Duchem Świętym. Chciał przez to wyrazić najściślejszy związek niepokalanej z niepokalanym Duchem Świętym. A to znaczy, że Duch Święty może działać w Maryi i przez Maryję bez żadnych przeszkód, tak jakby to On sam działał. My często z powodu grzesznej natury, często utrudniamy działanie Duchowi Świętemu w nas i przez nas. Stąd Maryja jest dla nas najwyższym ideałem otwarcia się na Ducha Świętego i współpracy z Nim. My zaś będąc blisko Ciebie, Matko, stajemy się bardziej świątyniami Boga, oblubienico i przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.